Сербия, Оскар Бах. Co znajdę na zamku? Jadę właśnie na zamek do Siewierza na zaproszenie archeologa, który prowadzi tam prace rewitalizacyjne. Podczas tych prac odsłania się w niektórych miejscach ziemia i chcą, aby powierzchnię tej ziemi sprawdzić, czy czegoś tam nie ma. Powiem wam, chciałbym znaleźć na zamku w Siewierzu grot. Jakiś taki grot z kuszy, z bełtu z kuszy. Jakąś monetę z okresu tak właśnie XIII-XV wiek. Chciałbym też znaleźć chwilę czasu, aby porozmawiać z archeologiem i coś fajnego wam pokazać. Że zwiedzanie zamków to nie tylko czasem oglądanie murów, ale właśnie wiedza i doświadczenie takiego naukowca, który bada różnego rodzaju architekturę, jest w stanie wam pokazać i uzmysłowić, jak skomplikowanym założeniem był taki zamek, jak się przeobrażał w różnych okresach czasu. Wszystkie przebudowy. Zobaczymy, może mi się uda. Także do zobaczenia na zamku. No to co? Zaczynamy! Zaczynamy! Dobra, pierw trzeba się rozejść. Pierw trzeba sobie pochodzić i zrozumieć, co tu się dzieje. Jedną z ważniejszych rzeczy przed poszukiwaniami jest ocena miejsca, w jakim będzie nam dane prowadzić poszukiwania. Trzeba sprawdzić ilość przedmiotów metalowych, ich zagęszczenie i ich wielkość, aby odpowiednio poustawiać sprzęt. Kindżał znalazł monetę, o której ciężko coś powiedzieć jeszcze. No właśnie. Ale bardzo ładna. 1556. Niesamowite. Piękna. Ale nie widziałem takiej monety. Daję słowo. A ja znalazłem taką monetę. Jest strzał. Co my tu mamy? Pięknie. O, siedzi. Piękny.
przy Jerbie, o skarbach. To jest tak, jak właśnie, jak kopiemy, to co? To nie piszemy odwołań. Także urzędnicy z WKZ powinni się cieszyć w momencie, jak łazimy po tym. Nie ma nas przy komputerach. Po zamku i kopiemy na zamku dokładnie. Nie ma nas przy komputerach. Tym samym nie powstają odwołania. Na Zomecku, dwa górale, hey. Top Digin. Siema panowie. Cześć. I to mi się podoba. Co, cześć, czy co? Siema. Cześć. Na Zomecku. Na Zomecku, hej. Stańcie obok siebie. Proszę? Stańcie obok siebie. No, pod murem Zomecku. To ciupaska jest. Weź bliżej do niego, tak razem koło siebie. Tak jest. Król Polmos. I masz swój. No, teraz znalazłem coś takiego. Ale co mi się wykrywa drom. Taki łowiany placek. Nie wiem, czy to jest... To jest brama do zamku na obrazku, czy jakaś murzyńska chałupa. MS. Może... Miasto... Niezłe. No, i tak sobie szukam, patrzę okiem. I co tu leży? Czy to widzicie? Widzicie? Trąb. Potężny grot. Chciałem znaleźć, znalazłem. Z ziemi tutaj wysypanej, przepłukanej przez deszcze. Jakiś mech go obrósł. Piękny. Grot z bełtu, z kuszy. To jest Artur i udaje, że kopie, a kopie takie polmosy. Patrz teraz. Dobra, to musi być na złość, okej? Na? Co to jest? Na? No, polmos. Dokładnie polmos. O, jest gwóźdź. Jest jeden gwóźdź. I jest drugi gwóźdź. Czy ci piszę, bo on tak tutaj w tym ludzie leży, to są gwoździe. Co? Widziałeś taki kiedyś? Nie. Nie.
teraz kilka zdań na temat samego zamku opowie nam archeolog dr Jacek Pierzak, który nadzorował prace rewitalizacyjne na zamku. No i dzięki uprzejmości którego mieliśmy możliwość prowadzić poszukiwania w tym oryginalnym miejscu. Dlaczego zamek biskupi? Bo pierwotnie zamek leżał w obrębie księstwa bytomskiego i najwcześniejsze zręby to jest tak zwany zamek Bergfriedowy. Składał się z baszty cylindrycznej, która była basztą ostatecznej obrony, że w razie zdobycia już zamku to się tam chroniono. Baszta ta była otoczona murem obwodowym i był mały budynek kamienny, gdzie tam garnizon jakiś rycerzy po prostu mieszkał. W 1337 roku książę bytomski Władysław popadł w kłopoty finansowe i odsprzedał zamek z całym dystryktem księciu cieszyńskiemu Kazimierzowi I. Z kolei jego syn Przemysław Noszak, on był takim dobrym dyplomatą, bardzo znanym na dworach francuskim i angielskim. Mały figiel, nie doszłoby, on poczynił starania do wojny tej stuletniej pomiędzy Francją a Anglią. No ale niestety nie udało się. W każdym razie Przemysław Noszak z kolei odsprzedał ten zamek Bolkowi II Świdnickiemu w 1358 roku. I przez 9 lat po prostu Bolko Świdnicki, nawet był tutaj dwukrotnie z dworem, bo zostawił dokumenty, wydawał tutaj na zamku. No i potem znowu z kolei dostał się w ręce Przemysława Noszaka i w roku 1443 zamek nabył biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki. Książę Raciborski nie chciał się pogodzić, że Siewierz przechodzi w ręce biskupa krakowskiego. Uważał cały czas, że to są tereny śląskie, prawda? W związku z tym najechał na zamek i przez rok ten zamek trzymał. I pomimo tego, że biskup już był prawowitym właścicielem, bo kupił ten zamek, tak? To książę Raciborski trzymał przez rok ten zamek. Potem dwukrotnie najeżdżał książę Toszecki, ale nie udało się zdobyć właśnie przez to, że tutaj były tereny oblane wodą, podmokłe, więc no, nie było jak dojść. Potem Bolko Opolski najechał. No ale w każdym razie później, no i od momentu, kiedy już doszło do porozumień z książętami śląskimi, no a wtedy Śląsk już był czeski, prawda? Bo gdzie znajdziemy w najstarszych źródłach pisanych informacji o Zamku Siewierskim? No jest w tym dokumencie z 1337, to jest pierwsza wzmianka o zamku, gdzie Władysław książę bytomski sprzedaje Kazimierzowi I Cieszyńskiemu. To jest najstarsza wzmianka. Więc bardzo późno jak na taki zamek, nie? 1337. No i teraz co, bo to w tej chwili trwa rewitalizacja tego zamku. Tak. Ona jest już na ukończeniu właściwie. Tak, ale no jeszcze troszkę potrwa. W każdym razie ona dotyczy tylko międzymurza. Czyli, bo uważano, że w roku 1575 biskup Krasiński wybudował barbakan, inaczej przed bramie, prawda, dostawił to i otoczył zamek murem parkanowym, to co tutaj widzimy. Na koronie tego muru parkanowego był parkan drewniany. No, potem kolejny biskup Trzebicki, Andrzej Trzebicki, w latach 70. XVII wieku podwyższył ten mur parkanowy o 2 metry i ta ostatnia faza jakby została przez nas odkryta. Mamy koronę tego muru parkanowego z takimi charakterystycznymi wrębami, w których były mocowane poziome belki i do tych poziomych belek mocowano pionowe belki, a pomiędzy nimi
układano 5-6 belek i to był taki parkan służący do strzelania z karabinów, prawda, muszkietów. Natomiast no, dla artylerii to nie była żadna obrona, bo tym bardziej, że było łatwopalne. I nam się udało tą trzecią fazę tutaj odsłonić, no i zrekonstruować pozostałe, bo nie wszystkie wręby się zachowały. Także mamy cały obwód tym murem zewnętrznym. Ale w czasie badań poprzedzających tą inwestycję odkryliśmy najpierw w 2015 basztę południową zachodnią, a potem w 2018 basztę południowo-wschodnią. No i co się okazało, kiedy robiliśmy badania aż do 6 metrów głębokości, do stopy fundamentowej tego muru, okazało się, że ten mur parkanowy, który powstał w 1575, nie był wybudowany na tak zwanym surowym korzeniu, tylko po prostu wcześniej był mur średniowieczny, wzmocniony od południa dwiema basztami. I o tych basztach pisze inwentarz z 1668, inwentarz biskupi opisujący zamek, że od strony południowej były dwie baszty do połowy wymurowane, czyli do połowy wymurowane, bo dość często zdarzało się, że średniowieczne baszty zostały obniżane w momencie wprowadzenia broni palnej i one służyły jako basteje. Basteje to były takie masywne, niskie baszty, z których po prostu strzelano z artylerii. Jest taki upał, masakra. I teraz sobie stoję na tych murach i tak sobie myślę, jak tu kiedyś stał jakiś rycerz w zbroi z tą halabardą w ten upał. Szkoda go. Ale co zrobić? Służba, nie drużba.